Drogi synu, kochany przez Boga, Bóg właśnie dał ci kolejny błogosławiony dzień. Bóg cię kocha, mój synu. Bądź bardzo wdzięczny dla naszego ukochanego Ojca. Dziś Bóg ma dla ciebie wiadomość. Posłuchaj do końca, a na końcu tego filmu, proszę cię, pozostaw swój pełny imię i nazwisko oraz nazwę twojego miasta. Wyślę do ciebie mocną modlitwę od Boga. Amen. Mój synu, wiedz, że zawsze jestem z tobą, kierując twoimi krokami i oświetlając twój szlak. Od samego początku czasów mam plan dla twojego życia, plan pełen miłości, miłosierdzia i celu. Nie bój się, bo jestem tutaj, by błogosławić cię obficie we wszystkich obszarach twojego życia. Bądź wiernym skrybą mojego słowa, bo w nim znajdziesz mądrość i rozeznanie, aby prowadzić swoją ziemską podróż. Zawsze pamiętaj o mocy moich obietnic, bo są jak kotwice dla twojej duszy w środku burz życia. Zaufaj mi i nie zbaczaj z mojej drogi, bo w niej znajdziesz prawdziwe szczęście i spełnienie. Kiedy poczujesz się zagubiony lub zniechęcony, szukaj schronienia w mojej obecności, bo w niej znajdziesz pokój i pocieszenie dla swojej duszy. Ja jestem Bogiem, który wzmacnia cię i umożliwia pokonanie każdej przeszkody, która stanie przed tobą. Nie zapominaj dzielić się moją miłością z tymi, którzy cię otaczają, gdyż poprzez twoje świadectwo wielu może odnaleźć drogę zbawienia. Bądź narzędziem w moich rękach, niosąc nadzieję i światło światu, który tak bardzo ich potrzebuje. Miłuj swego bliźniego jak siebie samego, gdyż miłość jest esencją mojej natury. Wybaczaj tym, którzy cię ranią, i dąż do pojednania, bo w przebaczeniu znajdziesz prawdziwą wolność i pokój. Nie poddawaj się pokusom tego świata, ale trzymaj wzrok na mnie, autora i doskonałego twojej wiary. Szukaj we mnie siły, aby oprzeć się złu i wytrwać w dobrym. Nie martw się o jutro, bo znam twoje troski i będę cię pielęgnować w każdej chwili. Oddaj się całkowicie w moje ręce i zaufaj mojej bezwarunkowej miłości do ciebie. Zawsze pamiętaj, aby dziękować za wszystkie błogosławieństwa, które ci daję, bo wdzięczność jest kluczem otwierającym drzwi mojego zapewnienia w twoim życiu. Kultywuj serce pełne wdzięczności i uznanie za wszystko, co dla ciebie czynię. Nie zapominaj szukać mojej woli we wszystkich swoich decyzjach, bo tylko w niej znajdziesz prawdziwe kierunki i cel dla swojego życia. Poddaj się mojej władzy i pozwól mi prowadzić cię zgodnie z moimi doskonałymi planami dla ciebie. Nigdy nie wątp w moją miłość do ciebie, bo jest ona wieczna i niezachwiana. Kocham cię miłością, która przewyższa wszelkie ludzkie zrozumienie i zawsze jestem przy tobie, nawet w najtrudniejszych chwilach. Nie obawiaj się trudności życia, bo jestem z tobą, aby cię umocnić i umożliwić ci zwycięstwo. Zaufaj mojemu zapewnieniu i mojej wierności, bo nigdy cię nie opuszczę. Bądź cierpliwy i wytrwały w swojej drodze wiary, bo czas moich obietnic nadejdzie we właściwym czasie. Zaufaj mi i czekaj z wiarą na moją moc, aby przemienić wszystko na twoje dobro. Nie martw się krytyką i osądami ludzi, bo jedynym prawdziwym sędzą jestem ja, Pan, twój Bóg. Dąż do mojego uznania we wszystkim, co robisz i żyj w świętości przede mną. Bądź pokorny na wszystkich swoich drogach i uznaj moją suwerenność nad twoim życiem. Nie chlub się swoją siłą, ale raczej moją łaską, która cię podtrzymuje i wzmacnia każdego dnia. Dąż do mądrości, która pochodzi z góry i nie polegaj na swoim własnym zrozumieniu. Jestem źródłem wszelkiej mądrości i wiedzy, a we mnie znajdziesz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania. Nie zapominaj szanować mojego imienia we wszystkim, co robisz, bo jestem twoim Bogiem i zasługuję na całe twoje szacunek i uwielbienie. Żyj zgodnie z moimi przykazaniami i gloryfikuj mnie we wszystkim, co robisz. Pamiętaj zawsze o ofierze, jaką złożyłem za ciebie na krzyżu Kalwarii, bo to z miłości do ciebie oddałem mojego umiłowanego syna. Żyj życiem godnym tej ofiary, czcząc mnie swoim posłuszeństwem i oddaniem.
Nie angażuj się w spory i dysputy, ale dąż do pokoju i jedności między moimi dziećmi. Żyj w harmonii z braćmi i traktuj wszystkich z miłością i szacunkiem, bo w ten sposób pokażesz, że jesteś prawdziwym moim uczniem. Bądź pilny i wierny we wszystkim, co robisz, bo wynagrodzę twoją wierność i wyniosę cię przed ludźmi. Zaufaj mi i idź za mną całym swoim sercem, bo ja jestem drogą, prawdą i życiem. Niech te słowa pozostaną w twoim sercu i prowadzą cię przez wszystkie dni twojego życia. Błogosławię cię, mój umiłowany synu, i jestem zawsze z tobą, aż do końca czasów. Dzisiejsza wiadomość jest przypomnieniem, że nie jesteśmy sami w naszych podróżach. Bóg jest zawsze obecny, trzymając nas swoimi miłującymi rękami, nawet w najtrudniejszych chwilach. Jego wiadomość jest wyrazem Jego wiecznej miłości i obietnicy, że będzie o nas dbał w wszystkich okolicznościach. Niech ta dzisiejsza wiadomość od Boga rezonuje w twoim sercu, inspirując cię do życia z wdzięcznością i zaufaniem. Niech poczujesz się umiłowany i błogosławiony, wiedząc, że Stwórca Wszechświata ma wspaniały plan dla twojego życia. Niech miłość i pokój Boży napełnią twoją duszę, umacniając cię w twojej drodze duchowej. W czasach niepewności pocieszające jest pamiętać, że Bóg zawsze jest obecny, oferując nam swoje prowadzenie i bezwarunkową miłość. Niech ta dzisiejsza wiadomość od Boga przyniesie światło i nadzieję na twoje dni, przypominając ci o boskiej miłości, która nigdy nie zawodzi. Zaufaj mi, nawet w chwilach niepewności, bo jestem Bogiem, który zna twój przyszły los z jasnością. Nie lękaj się walk, które stajesz w codziennym życiu, bo jestem twoim tarczą i twierdzą wśród udręki. Szukaj we mnie siły, by stawić czoła wyzwaniom, bo jestem Bogiem, który czyni cuda i cuda. Nie pozwól, by strach czy niepokój cię ogarnęły, bo jestem twoim schronieniem i bezpieczeństwem w każdym nieszczęściu. Idź z wiarą, ufając mojemu zaopatrzeniu, bo jestem Bogiem, który zaspokaja wszelkie potrzeby twojego serca. Nie zapomnij szukać najpierw mojego królestwa, bo jestem Bogiem, który będzie cię prowadził drogą, którą masz podążać. Kochaj mnie ponad wszystko, ze wszystkich swoich sił, bo jestem Bogiem, który zasługuje na twoją miłość i obawę. Nie zapomnij szukać stałej wspólnoty ze mną, bo jestem Bogiem, który pragnie być z tobą zawsze. Dziękuję ci za wysłuchanie tych słów, pocieszenia i światła. Mam nadzieję, że dotknęły one twojego serca i przyniosły pokój twojemu krzyżowi. Teraz zapraszam cię do subskrybowania naszego kanału i zostawienia łapki w górę z miłością i oddaniem, abyśmy mogli wspólnie rosnąć w wierze i wspólnocie. Amen.